Już idę. Cześć, kochani. Therapeutic mamy tutaj i jesteśmy u nas, gdzie rośnie pieprz, gdzie rośnie skrzyp. Okej, kochani, dzisiaj mamy program o tym, jakie zioła są skuteczne, detoksyfikujące. Dobrze, już idę. I bardzo pomagające, jak jesteśmy w takim stanie. O, w ciąży. Co masz, Szefirek? Skrzyp. Mamy skrzyp zbierany, bardzo ładnie. Uwaga, zobacz, mama. Co ty to jest? O, piękne studnie wody. A, Dolny Śląsk. A Ilie, co ty masz? O. Co to jest? Sztaw, babka i babka lancetowata. Super. A co będziesz z tym zrobić? Załatkę. Wtedy trzeba też uważać na to. Więc teraz jest sezon na kozie. Wszystkie. Na kozie. I mniejsze zakatki i pokrzywa, tak? Tak. A możesz zbierać te górne części, czy już nie? Teraz po przekwitnięciu raczej nie są wartościowe. Teraz ona akumuluje wszystko. Idzie do korzonka. Ten taki włochaty, bo tutaj są wrośnięte inne korzonki. Ale ten włochaty to jest korzeń pokrzywy. Mniszek lekarski. Mniszek trzeba dobrze podkopać głęboko. I delikatnie, bo on się łamie. Pięknie. Ten jest piękny, ale widzisz, ułamał się i z niego wyrośnie roślinka. I już wychodzi mleko. Mleczko. Tak, alkaloidy. Bardzo. Dobre. Okej. Okay. Więc mamy trochę mniejszek lekarski, mamy pokrzywa. Jeszcze zbierasz trochę mniejszek lekarski. I teraz idziemy po liści z maliny, tak? I obojętnie pory roku, żeby zbierać liści z maliny? No, wcześniej nie za bardzo, no one już się zmieniają kolory. Więc przed tym, że zmieniają kolory, no. Co, weźmiemy te zielone, tak? Dobrze, teraz jest ostatni właściwy moment, chociaż różne maliny, różnie, ale one już idą spać, już odcinają te liście, zobacz, te już na przykład nie, bo to już jest. Mm-hmm. Okej, kochani, mamy wszystkie nasze zioły potrzebne na nasze mieszanka. Mamy tutaj liści z naszej maliny. Mamy tutaj kozień, mniszek lekarski i kozień nasze pokrzywa. I w suszarce już mamy skrzyp. Dobre, okej, kochani, byliśmy po ziołach. Po zioła. Po zioła. Czy po ziołach, co? Nie wiem, co za różnica. No. Że byliśmy zbierać zioła? No. Byliśmy po zioła. Byliśmy po zioła dla was, bo mamy mieszankę, którą będziemy robić z szefem Irkiem. I jaki zioła i dlaczego? Mhm. To jest moje pytanie do ciebie. Tutaj mam wszystko, będę mogła pokazać. I chcę się powiedzieć, dlaczego dla kobiet w ciąży. Dokładnie te cztery zioły na nasz czas w ciąży. Ja bym w ogóle z drugiej strony zaczął, ale odpowiem ci na pytanie twoje. Dlatego, że to są rzeczy w Polsce, wszędzie są. Okay. W Polsce dostępne i wszędzie są. Każdy może wyjść sobie przed, może na ogródki działkowe i znaleźć malinę, albo gdzieś do lasu znaleźć dziką malinę. A skrzyp na skraju lasu, mniszek lekarski dosłownie wszędzie, nawet na trawniku, w blokowisku, czy gdziekolwiek jesteście. Ale lepiej, gdzie pieski nie sikają. Mniszek lekarski i pokrzywa. Korzeń pokrzywy, korzeń mniszka, chociaż obydwie te roślinki całość, tylko ze względu na porę roku to jest korzeń pokrzywy i korzeń mniszka nas będzie interesował najbardziej. Skrzyp to jest górna część roślinki. Te cztery, bo one są pod ręką w Polsce. Bo można by było wejść w chińskie zioła, w północną Amerykę, Native American Herbs, ale po co?
Tu mamy, zawsze mamy tutaj odpowiednik. No tak, ale też mamy, to mają bardzo dobre i skuteczne działanie w ciąży. Niesamowite. Ja, tutaj by można było mówić godzinami, ale ja wziąłem pod kątem, popatrzyłem się na tą zdrową ciążę pod kątem minerałów. Minerałów i jednym tutaj wyjątkiem będzie ten folate, czyli ten związek tego kwasu foliowego. Przeanalizowałem nasze zioła i trzy z czterech, które mamy, mają folate w biodostępnej, mają folate, nie folik acid, tylko folate. Co prawda w 100 gramach nie ma tam 100% zapotrzebowania dziennego, ale jest. Także jak zaczniecie pić te zioła, będziecie w o wiele lepszym miejscu niż byłyście. I to jest pierwsza rzecz, jak jesteśmy w ciąży, idziemy do lekarza, jesteśmy 4 do 6 tygodni w ciąży. Pierwsza rzecz, który dostaniemy, jest jakiś syntetyczny, związany folic acid, więc kwas foliowy, który nasz lekarz mi dał, mój lekarz mówił, proszę bardzo, to masz wziąć koniecznie. Więc ja bym powiedziała, jeżeli znalazłeś możliwość, żeby mieć ten kwas foliowy, ten folate. Naturalny, ale okazuje się, że mamy wspaniałe systemy i przewód pokarmowy kobiety ciężarnej zaczyna absorbować na przykład i tutaj konkretnie wapń, żelazo, zaraz wam powiem jeszcze co, wapń, żelazo i magnez, podwójnie zwiększa dawkę absorpcji, czyli sobie wciąga, jak jest to w przewodzie pokarmowym, to i tak sobie tam jest i sobie albo go przewód bierze jak potrzebuje, albo go nie bierze. A okazuje się, że kobieta w ciąży ma system włącza się, który podwójną dawkę sobie bierze. Także zadbajcie o to, żeby tam był, ale przede wszystkim zadbajcie, żeby ten przewód pokarmowy funkcjonował. Był zdrowy. Tak. I to jest ciekawe też, bo dużo tej żoły też pomagają wyczyścić nasz układ pokarmowy. Wiem, to że mniszek lekarski to ma niesamowite. Mniszek lekarski, jak poczytacie, jeśli chcecie. Czytać o jego właściwościach leczniczych, prozdrowotnych i odżywczych, to jest gwiazdor. To jest gwiazda i jest za darmo. Nie trzeba płacić za niego nic, tylko trzeba sobie łopatką go wykopać, bo ten korzeń niechętnie wychodzi z ziemi, on się łamie. Także paradoks jeden z tymi wszystkim, z tym stresem całym jest taki, że dostajecie receptę na jakąś syntetyczną formę, czyli raz, to już jest słaba forma, prawdopodobnie mało z niej się wchłonie. Po drugie, syntetyczna forma, wasze ciało może nie wiedzieć, co z nią robić i może szkoda pieniędzy. A tutaj mamy biodostępną formę. To są zioła, to są roślinki, z którymi nasze ciało wie, co robić. Od lat, od setek tysięcy lat pracujemy razem i tam jest prawdziwa odpowiedź na te wszystkie wymogi, które lekarz tak, ma. Dużo. Także tutaj bym też, bo mówi się, ok, żelazo. To nie jest tak, że sobie ugryzę kawałek żelaza i nagle mam żelazo. Nie, to musi być biodostępna forma. Muszą być uaktywnione pewne ścieżki enzymatyczne, które pozwolą, że to żelazo się wchłonie. I musi być dobry przewód pokarmowy, czyli sprawny przewód pokarmowy, czyli to, co zawsze my powtarzamy. Dbaj o czystość przewodu pokarmowego. Wątroba, czysta wątroba, dobrze funkcjonująca wątroba. Tak. I wtedy... Który mniszek i pokrzywa wyczyszcza. Przy okazji, zgadza się. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć minerały, czyli żelazo, wapń, sód, potas, fosfor, magnez, selen, cynk, miedź, molibden, mam tu jeszcze chyba dwa, jodyna i chrom, i boron. I boron. Jodyna, chrom, boron. W dobrej literaturze to będą te rekomendacje dla kobiet ciężarnych i są pewne dawki. Wyobraźcie sobie tak, że te zioła, wszystkie cztery z tych ziół po kolei okazuje się, że mają wszystkie z tych minerałów. Wszystkie minerały są w każdym jednym z tych. W biodostępnej formie. Bo wiecie, tak jak mówiłem, żelazo to nie jest tak, że kawałek żelaza tam będzie. Muszą być odpowiednie formy, czyli jakieś sole kwasu odpowiedniego z żelazem na odpowiednim stopniu utlenienia. Wtedy on się będzie, to żelazo będzie mogło się dostać do ciała ludzkiego. Tak. I nasze ciało będzie wiedziało, co z tym zrobić. Czyli
sumując, tam są wszystkie te minerały. Jak zaczniecie to pić regularnie, jak to powiedzieć, ze zróżnicowaną dietą, bo niektórzy z Was jedzą mięso, nie ma sprawy. Ja nie promuję mięsa, ale też nie neguję mięsa. Jak chcecie sobie jeść mięso, to jedzcie. Wiesz co, jeden gwiazdor jest tutaj. Którą? Malina. No właśnie. Szczególnie w kontekście tego, o czym jest ten program, bo każdy z tych ziół możemy gadać godzinami, o każdym. Dlatego chcę tego uniknąć, bo to już jest na internecie. Są zielarze, którzy Wam powiedzą, co tam jest, jak to działa i tak dalej. Osobno. Niektórzy zielarze też Wam powiedzą, pojedyncze zioła będą ok, ale nie są tak mocne jak mieszanki, więc dlatego zrobiliśmy mieszankę. Malina jest gwiazdorem tutaj, bo malina właśnie buduje Ci mięśnie tutaj. Te konkretnie mięśnie. Konkretnie. Są zrobione naukowe badania z kobietami w ciąży, które piły regularnie dwa kubki, w pierwszym trzy semestrze jeden kubek, a później dwa kubki dziennie. I okazuje się, że wyszło im, i to jest naukowe podejście do sprawy, że wyszło im, że te kobiety, które piły maliny, miały o ileś tam procent mniej interwencji związanych z porodem, czyli nie było żadnych powikłań. Te porody były takie, jakie miały być. I to też jest, redukuje ból podczas porodu. Zgadza się. I redukuje też, skróciły czas porodu. Tak. O 9 minut średnio skróciły czas porodu. To może być ważne dla kogoś, kto cierpi. Tak. A co jeszcze? Łożysko. To może być różnica między seszarki cięcie i nie ma. Bo czasem lekarze mówią, już tyle czasu, i ten czas między pijąc malinę i nie pijąc, to może być dosłownie różnica między naturalne i cesarkie. Malina to jest gwiazdor. Tak, ja się zgadzam. Reszta to jest taka dodatek dodatkowe, wspaniały. Tak. Jest kontrowersja ze skrzypem, żeby go nie pić w ciąży, ale wiecie co? Ja bym szczególnie skrzyp bym tam dodał, dlatego że do tej całej puli minerałów, którą wcześniej zacytowałem, ja od siebie dodaję jeszcze krzem i siarkę. Bardzo ważne, krzem i siarkę, jeśli chodzi właśnie o skurcze mięśni, szczególnie jak chcecie zadbać o wygląd później, poporodowy, żeby nie mieć rozstępów, siarka organiczna, czyli jakość tkanki łącznej, reperacja tej tkanki łącznej. W tej mieszance będzie 1/4 skrzypu, jak najbardziej. Picie skrzyp. Tak. Pijcie wszystkie te zioła. Tak jak Irek zawsze mówi, będą dużo artykuły na internecie, które Ci zastrzega od używając żół. Dlaczego? Przestrzega. Nie róbcie tak, bo... Bo nie ma badań. Bo nikogo nie ma ochoty ani czasu zrobić badanie na zioły, bo są za darmo i nikogo nie sprzeda. Ale pamiętajcie, że zioła od lat ludzie piją, zawsze pili zioła i nikt nie... Jak komuś się coś stanie, to wiadomo, media to amplifikują i o tym nagle wiemy, że jedna osoba 20 lat temu gdzieś tam, ktoś tam się zatruł ziołem jakimś. Nie wiadomo, czy to do końca... A nie mówi się o tym, że w szpitalu umiera tyle i tyle dzieci, tyle i tyle kobiet. Przy czym? Przy środkach. Także zioła są bezpieczne, tabletki nie są bezpieczne. O, słyszeliście. Kochani, Therapeutic mamy tutaj. Szefirek. Idziemy na dole, będziemy zrobić tą mieszankę dla Was, jak możemy obciąć, począć. Pokrzywa, korzeń. Mniszek. To jest mniszek. Ten był wspaniały, wielki. Teraz składamy skrzyp, gwiazda, wiśnie. Kurasy na ile dni? 10 teaspoon, ja bym brał tego po pół łyżeczki na jednorazowe zaparzenie, na jednodzienne, czyli tu masz 5.
5 dni i 2 przerwy, to tutaj masz na miesiąc supply. To szefirek wygląda ładnie do wysłania komuś. No, miesięczne. Jakbyście mieli problem ze znalezieniem tego na internecie, albo jeśli też z zaufanych źródeł bym polecał. My mamy, jeszcze mamy, chociaż mamy też warsztaty, na pewno na warsztatach ludzie będą chcieli to. Słyszeliście, kochani, ja zawsze spróbuję dla was coś załatwić, żebyście mogli mieć źródło, bo to, co my nie lubimy z Irkiem, jest jak ktoś ogląda i mówi, ale ja nie mam możliwości, mieszkam w Warszawie, nie mam możliwości iść na skrzypu, więc zawsze wymagam od Irka, że on ma dostępne te produkty, które on sam promuje. Więc macie tutaj piękny, wspaniale mieszanka. Jeżeli macie Vitamix w domu, jeżeli macie skrzyp, liści z maliny, korzeń pokrzywa i korzeń mniejszych lekarski, no to idźcie sami zbierać. Jeżeli nie macie, szefirek mówił, słyszeliście, że jest dostępne. Kochamy was bardzo, Therapeutic Mama tutaj i... szefirek. Do zobaczenia. Picie żołę mieszankę na dobry poród. Pa, pa.